każdego zegara godzinowego oraz na kantynie znajduje się plan pracy. Na planie pracy rozpisana jest godzina oraz rodzaj wykonywanej czynności. Do każdej czynności przypisana jest inna karta pracy, której trzeba użyć. Znajdują się one koło zegara godzinowego. Gdy rozpoczyna się dzień pracy, najpierw trzeba przyciągnąć odpowiednią kartę pracy z prawej strony zegara, kodem do wewnątrz. To samo zrób ze swoją kartą imienną. Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, na wyświetlaczu zobaczysz swoje nazwisko oraz numer personalny. Zawsze trzymaj kartę przy sobie i nie przekazuj jej innym pracownikom. Jeżeli nie masz karty, zapomniałeś jej lub zgubiłeś, niezwłocznie zgłoś to przełożonemu. Pierwszą przerwę nazywamy małą. Należy wcisnąć żółty przycisk na zegarze godzinowym oraz przeciągnąć swoją kartę imienną. Na wyświetlaczu powinno pokazać się kleine pauza. Po zakończeniu przerwy należy powtórzyć podpunkt drugi. Wychodząc na drugą przerwę, należy tylko przeciągnąć swoją kartę imienną, bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. Po drugiej pauzie ponownie należy powtórzyć podpunkt drugi. Po zakończonej pracy przeciągnij kartę imienną. Na hipmans nie wolno nosić biżuterii i zegarków podczas pracy. Kolczyki na twarzy oraz na uszach należy zakleić lub wyciągnąć. Na hipmans obowiązkowe jest noszenie osłon na nogawki. Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek. Wszystkie osobiste rzeczy, takie jak kurtki, torebki, MP3 oraz telefony komórkowe, prosimy zostawić w szatni. Używanie ich podczas pracy jest surowo zabronione. Pomidory sadzimy na wózkach dwuosobowych, nogi dajemy do rowka i jest zabronione wkładanie nóg na kostki. Trejsa z pomidorami należy wziąć za pleców i umieścić na czarnej podkładce, delikatnie wbijając. Pamiętamy o tym, aby łapać sadzonkę za kostkę. Bierzemy 6 równych pomidorów i wkładamy w kostki. Ze względu na położenie geograficzne każdej szklarni sadzimy pomidora w inną stronę. Pomidor posiada dwa liście, jeden wyższy, drugi niższy. Wyższy ma główkę, niższy sadzimy w stronę, w którą wskaże nam przełożony. Pomidory sadzimy idealnie dolnym liściem do rogu kostki. Z trejsa wysadzamy tylko dobre pomidory. Meny. Suche. Małe. Żółte lub z jednym liściem wkładamy z powrotem do trejsa, tak aby ich nie uszkodzić. W każdym trejsie znajduje się etykieta. Po zakończeniu trejsa należy umieścić ją w kostce. Teraz pokażę Wam, jak prawidłowo sadzić paprykę. Prawidłowa papryka powinna mieć głowę, bez głowy lub mutantów nie sadzimy. Paprykę sadzimy na 3 sposoby. Na wprost, pod kątem 90 stopni i pod kątem 180 stopni. Czasami zdarza się, że sadzimy w piasku. Bardzo jest ważne, aby dobrze zasypać pomidora.